To prawda, że z tobą jest tak, że jak spędzasz jeden dzień w domu, to starzeje po takim dniu się starzejesz. Miałam dzisiaj do wyboru, zostać w domu albo przyjść do ciebie i odmłodniałam. No. Okej. Okay. Dzięki tobie. Czyli spotykać się z tobą na imprezach w robocie albo w locie gdzieś na zewnątrz. Też lubię latać, powiem ci. Od lot to czasami mam taki... Czy jesteś... Parę dni, ostatnio chodziłam na takim haju, że mówię ci, to z tej pracy, wiesz, bo wsiadasz, jedziesz, coś grasz, wychodzisz, coś... I zaraz budzisz się, gdzie jestem, w Rzeszowie czy w Krośnie, ja przepraszam. No. Ale sama też potrafisz być taka dziewczyna, co to z plecakiem gdzieś powędruje? Czy coś po środku między luksusem, a takim biwakowym stylem życia? Ja jestem, ja lubię też samotność. To tak może by nie pasować do mnie, ale wydaje mi się, że no dopiero tak po jednym dniu ze sobą jest, zaczynam siebie bardziej rozumieć, chodzić gdzieś tam, coś przetrawiać, coś ten. I jest mi bardzo dobrze ze sobą. I tak naprawdę to myślę, że ja w ogóle nie jestem stworzona do związku, do bycia w związku. Jestem bardziej stworzona do bycia samej. Takim być samo satelitą, od czasu do czasu być w związku. Ale to jest w ogóle jakiś kosmos. Jest. Dlatego tak kocham spotkania z tobą. Nie no, w ogóle weszła. Najpierw wszystkich uwiodła. Tu faceci, to siam, to wam, to. Podwójny tutaj zaręczyny. Za chwilę trzeci pierścionek się pojawi. I właśnie zbliżamy się do końca tego, uważam, bardzo zacnego spotkania, a ty mówisz, tak naprawdę wydaje mi się, że nie jestem stworzona do związków. No bo jakbyś nie była w związku, to byś nie wiedziała, że nie możesz w nim być. No, no tak. Jakbyś była tylko całe życie sama, to byś wtedy nie wiedziała, że jesteś stworzona tylko do tego, żeby być samej. A może to jest tak, Ewa, że ty musisz mieć takie proporcje w tym byciu w związku, że musisz mieć bardzo dużo swojej przestrzeni, trochę wspólnej. I wiesz, i małżonek, czy też narzeczony trochę swojej wspólnej, ale twoja własna przestrzeń, twojej aktywności zawodowej, to musi być jednak spora część. Nie jest porówno. Jak to jest? Może to jest zawsze tak. Śmieją z tego, jak kobieta mówi, że ona musi mieć swoją przestrzeń. No, jak ty chcesz, a co w tym śmiesznego? Ale jak ty chcesz mieć przestrzeń? Ja ci tu daję taką przestrzeń. Nie rozumieją tego. Nie rozumieją, że w ogóle kobieta potrzebuje też mieć, i chyba każdy człowiek, już nie zawężaj, potrzebuje mieć swój ten świat, w którym, i ten oddech, tak? To taki widziałam gdzieś taki, że idę na randkę sama z kim? Sama ze sobą, bo chcę zobaczyć to, a nie tamto, co mi narzuca partner. Chcę zjeść to, a nie tamto, bo lubi ten i zamawia. I tak dalej, i tak dalej. Więc i to jest też jeszcze, co zauważyłam, na przykład jest w związku męczące, bo facetom się wydaje, doba ma 24 godziny, a ty musisz tak wyglądać, być uczesana, zrobić sobie włosy, zrobić sobie paznokcie, przygotować, zrobić zakupy, coś do jedzenia, wyjść z psem i jeszcze pracujesz i wracasz i właściwie masz być jeszcze, no, że tak powiem, w pełnej dyspozycji. W pełnej dyspozycji do jakiejś... Igraszek. Igraszek. Chociaż może to jest oldschoolowe powiedzenie, jak mi tak dzisiaj tą Wisłowską w twarz w ogóle rzucałaś, ale dobrze, to igraszki to będzie taka Wisłowska.